Na tym filmie z ekonometrii i ze statystyki pokażę Wam, jak zacząć pracę z programem R. Na początek trzeba po prostu go zainstalować, czyli program R Project CRAN Download, jakkolwiek my to nazwiemy, czy wpiszemy w wyszukiwarkę program R pobieranie CRAN Download, jakkolwiek byśmy to nie nazwali, na pewno wyskoczy nam oficjalna strona tego projektu, na którą należy wejść. Ona ma adres tutaj zapisany w wyszukiwarce i musimy wybrać odpowiedni link zgodnie z naszym systemem operacyjnym. W moim przypadku jest to Windows. Wchodzimy i tutaj jest zainstaluj R dla po raz pierwszy i jeżeli wybierzemy sobie opcję tutaj u góry Download R i z określoną wersją, która będzie w danym momencie najwyższa, wybieramy, czekamy aż ten plik zostanie pobrany. Tutaj w przeglądarce zostanie przedstawiona nam informacja, że dany plik został już na nasz komputer ściągnięty. Ja chwilę jeszcze muszę odczekać. Czekamy. Pojawia się opcja otwórz plik. Musimy chwilę odczekać i pytanie, czy chcemy otwarcie zawsze tego pliku, to już jest nasz wybór. Klikamy uruchom. Program zacznie instalację na naszym komputerze. Możemy wybrać sobie język angielski, zależy jak to woli. Można wybrać język polski, żeby łatwiej było nam. I teraz ja już mam oczywiście ten program, ten komunikat wyskakuje, kiedy już po prostu macie zainstalowany ten program na komputerze. Więc u mnie jeszcze raz OK, klikamy sobie dalej. I pytanie, czy chcemy sobie dopasować opcję, czy też nie. Na początek dla początkowych użytkowników dobrze nic już nie dostosowywać, czyli wybrać opcje standardowe, dalej kliknąć OK i te wszystkie elementy zaznaczyć, żeby łatwiej było znaleźć ten program. Teraz chwileczkę musimy poczekać na dokończenie instalacji. No i nadchodzi czas, że program zostaje przeprowadzony przez cały proces instalacji na naszym systemie operacyjnym. I jak widzimy, pojawia się karta końcowa z napisem, że zakończono instalację tej aplikacji dla Windowsa w wersji 3.6.1, która na dzień dzisiejszy jest wersją najbardziej aktualną. Po włączeniu programu pojawia nam się okno startowe, w którym jest informacja, jaka jest wersja tego zainstalowanego programu, z jakiego dnia pochodzi, kto posiada prawa autorskie do tego programu, jak również pierwsze elementy wraz z wierszem zachęty do wpisywania kolejnych komend. Oczywiście możecie sobie przejrzeć, jak wygląda menu. W oddzielnych moich filmach możecie zobaczyć, jak należy wykorzystywać praktycznie ten program. Zapraszam do oglądania.